to jest ołówek. Jeżeli zastanawiacie się, co ma ołówek wspólnego z recenzją urządzenia elektronicznego, oto odpowiedź. Taka jest wielkość projektora Philips PicoPix 2330 w porównaniu do popularnego narzędzia piśmienniczego. To niewielkie urządzenie ma stanowić przenośne centrum rozrywki i narzędzie pracy. Sprawdzamy, na ile sprawdza się w tych zastosowaniach. Sercem projektora są diody LED o żywotności wynoszącej ponad 30 tysięcy godzin oraz dających światło o jasności 30 lumenów. PicoPix 2330 to projektor, który swobodnie mieści się w kieszeni spodni, niewielkiej torbie czy w końcu dłoni. Zdecydowany plus za ergonomię. Na górze urządzenia zainstalowano pokrętło ustawień ostrości oraz kilka przycisków funkcyjnych pozwalających na nawigację po menu. Kolejny plus za łatwość obsługi. Z kolei po boku urządzenia znaleźć można wejście na kartę microSD, wejście audio-video, mogące być również wyjściem słuchawkowym, diodę ładowania oraz włącznik. Na spodzie projektora zainstalowano antypoślizgową gumę oraz gwint pozwalający na umieszczenie urządzenia na statywie. Ciekawym rozwiązaniem jest zintegrowany kabel USB i wejścia USB, który po połączeniu zamienia się w wygodną rączkę do przenoszenia projektora. Proste i przydatne. W zestawie z PicoPix 2330 znaleźć można miękki futerał, który zostanie doceniany szczególnie przez często podróżujące osoby. Sporym minusem jest brak w zestawie wtyczki do kontaktu, która według dostępnej w pudełku ulotki kosztuje 25 euro. Zupełnie nam się to nie podoba. Na szczęście urządzenie ładuje się przez port USB. W trakcie testów doceniliśmy szybką gotowość PicoPixa 2330 do pracy. Aby zobaczyć menu, trzeba poczekać nieco ponad 10 sekund. Od razu po uruchomieniu włącza się wiatraczek, który jest wyraźnie słyszalny, ale nie przeszkadza w trakcie pracy. Urządzenie równie szybko się nagrzewa, co studzi. Szczerze mówiąc, ze względu na wymiary tego gadżetu, nie spodziewaliśmy się po nim specjalnie wiele. Okazało się jednak, że projektora tego nie powinno się traktować jak zabawki czy zwykłej ciekawostki technologicznej. Przede wszystkim pochwalić należy wygodne menu, możliwość oglądania filmów czy zdjęć zapisanych na karcie microSD oraz wiele opcji obrazu, kontrast, jasność, nasycenie oraz predefiniowane ustawienia. Optymalną jakość obrazu otrzymaliśmy przy jego rozmiarach odpowiadających około 50-calowemu telewizorowi. Co ciekawe, obraz był akceptowalny nawet wtedy, gdy spróbowaliśmy go wyświetlić w nocy na ścianie o długości 5 metrów. Warto wspomnieć, że w projektor wbudowano 2 GB pamięci wewnętrznej oraz 1-watowy głośnik, który bez problemu sprawdza się w trakcie oglądania filmów w warunkach polowych. Zważywszy na jego rozmiar, osiągi tego projektora są naprawdę imponujące. Nieco dłuższa mogłaby być praca na baterii, bowiem 1,5 do 2 godzin stanowi raczej dolną granicę akceptowalności. PicoPix 2330 ku naszemu zaskoczeniu może swobodnie konkurować z tradycyjnymi projektorami do zastosowań domowych, w podróży czy biznesie, np. na konferencjach. Za nieco ponad 1000 zł otrzymujemy przyjemne urządzenie, które może stać się gwiazdą niejednego wieczoru z przyjaciółmi.